13 tysięcy metrów kwadratowych, 2 lata budowy, 2 sale koncertowe, główna i kameralna, 8 dni wielkich wydarzeń muzycznych. Lata oczekiwań przyniosły wreszcie upragnioną inaugurację. Szczecińska Filharmonia robi wrażenie i dzień otwarcia nowej siedziby przez niektórych nazywany był kulturalnym wydarzeniem dekady. Nie ma w tym nic dziwnego, futurystyczna architektura obiektu od miesięcy budziła wielkie emocje. Podczas inauguracji prezydent Piotr Trzystek nie krył dumy z nowej inwestycji. W 2005 roku pojawiło się około 50 inicjatorów na czele z dyrektorem ówczesnym Filharmonii, panią Jadwigą Igiel-Sak, panią Anną Nowak. I właśnie te osoby przekonały ówczesnego prezydenta, pana Mariana Jurczyka, którego nie ma dzisiaj z nami, ale pozdrawiamy go bardzo serdecznie, jest ciężko chory. Przekonały go do tej lokalizacji i ogłoszenia konkursu na nowy obiekt. Jak zaznaczył, liczy, że zainteresowanie obiektem będzie podtrzymywane przez kolejne miesiące, a władze miasta i instytucji zadbają o to, by program Filharmonii pełen był interesujących koncertów, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Inauguracja to dowód na to, że Szczecin rozwija się na wielu płaszczyznach. Nasza Filharmonia, myślę, że jest trochę jak Szczecin. Zaskakuje, jest pionierska, jest pewnym wyzwaniem. Myślę, że budzi emocje, gdy patrzymy na nią z zewnątrz, ale tak naprawdę, żeby ją poznać, trzeba wejść do środka. Jesteśmy w środku, w jej sercu i myślę, że ono żyje i będzie żyło. Jestem przekonany, że ten obiekt staje się powoli ikoną miasta Szczecina. Marszałek województwa Olgierd Greblewicz podkreślał, że nowa szczecińska filharmonia będzie prawdziwą dumą dla miasta i perłą architektury, która rozsławi Szczecin i Pomorze Zachodnie na cały kraj. Inwestycja po części finansowana była ze środków europejskich. Bo to rzeczywiście chwila i miejsce, które na pewno przejdą do historii. Od tego dnia możemy powiedzieć śmiało, że spełniło się marzenie tysięcy Szczecinian, tysięcy mieszkańców Pomorza Zachodniego o tym, aby mieć swój własny drugi dom. Dom muzyki. Można powiedzieć ogród sztuki. Od dzisiaj mamy takie miejsce. Podczas inauguracji sala wypełniona była po brzegi. Jako pierwsza zabrzmiała fanfara skomponowana przez profesora Krzysztofa Pendereckiego specjalnie dla szczecińskiej instytucji. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć także 9. symfonię Ludwika van Beethovena czy powracające fale Mieczysława Karłowicza. Koncerty określane były jako zachwycające, a owacją na stojąco nie było końca. Obecna na otwarciu minister kultury była pod wielkim wrażeniem. Tego klejnotu są brylanty oprawne w złoto. A dzisiaj Szczecin otrzymuje złoto oprawne w brylanty, więc myślę, że też możemy uznać to za wielki klejnot tego miasta. To zasługa władz miasta i zasługa wasza, bo to dzięki determinacji władz regionu mógł ten budynek powstać. Gościem specjalnym wydarzenia był prezydent Bronisław Komorowski. Nową Filharmonię nazwał symbolem wolności i bardzo chwalił to, jak wygląda i rozwija się Szczecin. To jest niebywałe wrażenie, jak się wjeżdża, o ile dobrze, o ile pamięć mnie nie myli, to jest most chyba pionierów. Wjeżdża się do Szczecina tymi arteriami, szerokimi, pięknymi arteriami nowoczesnymi, wiążącymi Szczecin z resztą Polski w sposób nowoczesny, w sposób ambitny. I raptem wjeżdża się w to oświetloną przestrzeń, widać po lewej wały Chrobrego, widać po prawej wały Chrobrego, po lewej oświetlony wspaniały zamek książąt pomorskich. I za chwilę się skręca w prawo i staje i widać niebywałą zupełnie architekturę. Miejmy nadzieję, że nie tylko inauguracja, ale i wszystkie koncerty sezonu jesiennego i kolejnych będą przyciągać do Filharmonii tłumy mieszkańców. Obiekt kosztował ponad 120 milionów złotych. Koncerty inauguracyjne odbywać się będą do końca tygodnia.